Prawdopodobnie każdy z Was zna swój numer telefonu na pamięć, a z samym telefonem nie rozstaje się nawet na kilka godzin. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kilka numerów i połączeń, które są nieco podejrzane i doprowadziły prawdopodobnie garstkę ludzi do zguby. Z góry zaznaczam, że odradzam nawiązywanie jakichkolwiek kontaktów z numerami, które zobaczycie w dzisiejszym filmie. Nie przedłużając, zaczynamy! Numer do diabła. Pewna legenda głosi, że ten numer miał być niejako kontaktem do samych piekieł. Podobno dzwoniąc pod niego automatycznie skazujesz się na wieczne potępienie, od którego już nie ma odwrotu. Potwierdzeniem na to ma być telefon zwrotny lub wiadomość tekstowa. Telefon z World Trade Center. To nagranie przedstawia pewnego mężczyznę, który desperacko prosi o pomoc, będąc uwięzionym w rozpadającym się budynku. Piątek 13. Ten numer składający się w większości z liczb 13 jest rzekomo przeklęty, a każda próba kontaktu z nim może mieć nieprzyjemne skutki. Zazwyczaj odpowiedzią na taki kontakt mogą być SMS-y z informacją, że nie powinniśmy dzwonić na taki numer lub bezpośredni kontakt telefoniczny z dzwoniącym. Zabójca. Kolejne nagranie przedstawia mężczyznę, który prawdopodobnie zabił małą dziewczynkę i próbuje zgłosić tę sprawę na policję. Fire emergency. Please don't touch this lesson. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh my God. Oh, I don't know what you're mad at me. I'm sick. I'm gonna kill myself, I think. Starsza kobieta. Na tym nagraniu zostało prawdopodobnie uwiecznione zabójstwo pewnej kobiety. Posłuchajcie sami. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku. Wbijcie również na Ciekawych Świata, tam film o 5 rekordach polskiego YouTube'a. Link znajduje się w pierwszej linijce opisu. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!